Biznes i ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego. Tylko kilka procent firm w Polsce zarządza ryzykiem kursowym. Niewielka liczba przedsiębiorców stara się, aby zmieniający się czasem bardzo gwałtownie kurs walutowy nie pogarszał sytuacji finansowej ich firmy. Wejście Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej spowodowało ogromny wzrost obrotów handlowych z europejskimi kontrahentami. Polska miała przyjąć euro, co ograniczyłoby koszty wymiany walut i zredukowało ryzyko kursowe. Tak się jednak nie stało. Dziś, gdy złoty traci na wartości względem euro, polscy eksporterzy odnoszą wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej. Natomiast kiedy złoty wyraźnie się umacnia, to tracą rynki zbytu. Ten sam mechanizm dotyczy nie tylko Unii Europejskiej, ale także coraz odleglejszych rynków zdobywanych przez polski biznes. Dlaczego tak się dzieje? Czego nie wiedzą przedsiębiorcy i w jakim stopniu tego ryzyka nie doceniają? No oraz z jakiego rodzaju zabezpieczenia mogą korzystać. O tym porozmawiamy dziś w podcaście PKO Banku Polskiego Biznes i Ekonomia. Naszymi gośćmi są Paweł Żukowski, Departament Produktów Skarbowych PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy panowie najpierw i trochę odczarujmy może coś, co nazywa się zarządzanie ryzykiem kursowym, bo to brzmi trochę jak taka definicja skomplikowanych mechanizmów spekulacji. A co to właściwie jest to ryzyko i to zarządzanie ryzykiem kursowym? Paweł Żukowski. Ja tak naprawdę chyba bym proponował, żebyśmy patrzyli na to jak na działanie, najlepiej by było, żeby świadome, nakierowane na poradzenie sobie z tym zagrożeniem, które wiąże się ze zmianą kursów walutowych. Oczywiście jest to bardzo szerokie zagadnienie, ale ogromne znaczenie w zarządzaniu ryzykiem kursowym ma czas. I tak jak rozmawiamy o tym, to znowu kojarzy mi się taka myśl przedstawiona przez polską noblistkę Wisławę Szymborską, która napisała, że kiedy wymawiam słowo przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. I teraz popatrzcie Państwo, wypowiadam słowo przyszłość, co trwa ułamek sekundy. Pewnie taki ułamek sekundy, jak zmieniają się kursy walutowe, ale a jak mówię zarządzanie ryzykiem kursowym, to znowu tych sylab jest zdecydowanie więcej, bo są trzy słowa. Dalej, trwa to trochę dłużej, ale tak naprawdę wypowiadam, ale jak długo żyję z tym ryzykiem kursowym, to może trwać lata. Ryzyko się skończy, a czkawką mi się czasami odbija. Więc tak bym na to patrzył. Panie Piotrze, kogo to ryzyko kursowe dotyczy? Jakiego rodzaju firm? Słuchają nas przedsiębiorcy i zastanawiają się, no znam już definicję, nawet literackie porównanie. Dzięki panu Pawłowi już wiem, jak o tym myśleć, ale czy mnie to właściwie dotyczy? To na szczęście nie dotyczy wszystkich. Ja jeszcze tylko króciutko podsumuję, czym moim zdaniem jest zarządzanie ryzykiem kursowym. To jest ograniczanie, czy wręcz całkowita eliminacja wpływu nieprzewidywalnych zmian kursów walut na działalność firmy. I to jest możliwe przy wykorzystaniu dostępnych w bankach instrumentów finansowych. A kogo dotyczy to ryzyko? Dotyczy wszystkich firm, które dokonują rozliczeń w walutach obcych. Czyli to są i eksporterzy, i importerzy. To są także przedsiębiorstwa, które są jednocześnie eksporterami i importerami. I chyba w ich największym stopniu. W dużym. Niektórym z tych przedsiębiorstw, które jednocześnie są eksporterami i importerami i uważają, że są w naturalny sposób zabezpieczone przed ryzykiem kursowym, bo mniej więcej tyle samo kupują za granicą w walutach obcych i tyle samo za granicę sprzedają w walutach obcych, im się wydaje, że w związku z tym nie mają ryzyka kursowego. Ale pojawia się na przykład taki element jak różnica w czasie dokonania zakupu za granicą materiałów do wyprodukowania czegoś i potem pół roku później czy rok później sprzedanie gotowych towarów. W międzyczasie kurs walutowy może się zmienić nawet o kilkadziesiąt procent, więc tego naturalnego zabezpieczenia nie ma i okazuje się, że nawet taka firma z potencjalnie tym tak zwanym naturalnym zabezpieczeniem ma potężną ekspozycję na ryzyko kursowe. Także ryzyko kursowe, ryzyko walutowe dotyczy wszystkich firm, które dokonują rozliczeń w walutach obcych. To jest bardzo duża część naszej gospodarki. Tak jak pani powiedziała wcześniej, od wejścia do Unii Europejskiej polska gospodarka coraz bardziej się globalizuje. Coraz więcej przedsiębiorstw dużych, średnich, małych, czasami nawet mikro
wychodzi na rynki zagraniczne i wszystkie te firmy są dotknięte tym ryzykiem kursowym. A czy jesteśmy w stanie wskazać branże, w których to zjawisko jest najbardziej nasilone? Bo mówimy eksporterzy, mówimy importerzy, ale czy myślimy o jakichś sektorach, w których ten czynnik ryzyka walutowego jest zdecydowanie większy niż w innych? No na pewno w tych, gdzie większa jest rola handlu zagranicznego, gdzie większy jest udział sprzedaży zagranicznej, eksportu w całości przychodów firmy, więc to na pewno jest bardziej przemysł niż usługi, bo usługi w naturalny sposób są wykonywane na miejscu, w kraju, nie są eksportowane, chociaż niektóre usługi, tak jak transportowe, to jest domena eksportowa Polski, tam to ryzyko kursowe jest obecne, natomiast generalnie bardziej przemysł niż usługi. Co w przemyśle? Przemysł motoryzacyjny. Wielkie koncerny produkujące samochody, ale też małe firmy będące dostawcami zagranicznych koncernów motoryzacyjnych. Przemysł meblarski. Polska potęga eksportowa. Ponad 90% produkcji mebli w Polsce jest eksportowanych, więc tam jest potężna ekspozycja na ryzyko kursowe. I wiele innych gałęzi polskiego przemysłu, bardzo duża część, rosnąca część polskiej gospodarki spotyka się na co dzień z ryzykiem kursowym. To zaczepmy się tutaj przy jednym przykładzie, panowie, przy takiej firmie, która produkuje meble. Załóżmy na potrzeby naszej rozmowy, że ona sprowadza surowiec z zagranicy, czyli też rozlicza go w walucie obcej, a następnie produkuje tutaj na miejscu w Polsce meble, które eksportuje do innego kraju, poza Unię Europejską albo spoza Unii Europejskiej, czyli spoza strefy euro może bliżej, bo to ważniejsze w tym przypadku, ten surowiec sprowadza. Zatem rozliczenie dokonuje w dwóch walutach obcych, nie tylko w jednej. I z tym przesunięciem czasowym, o którym pan też na początku powiedział, czyli no, ten proces produkcji jakiś czas trwa. Pytanie w takim razie, jakie możliwości ma dany przedsiębiorca, żeby zabezpieczyć tę transakcję od strony walutowej? Powiedzmy, że do dziś nie zdawał sobie sprawy z tego, że w ogóle dotyczy go ryzyko kursowe, bo zawsze się jakoś udawało. Zawsze było mniej więcej podobnie, zawsze ten kurs był trochę zbliżony, no raz trochę stracił, raz trochę zyskał na kursie, ale nie był to rok 2008, kiedy wahania na rynku walutowym były tak olbrzymie, nie dotknęło go to. Jak może dzisiaj, co powinien wiedzieć, w jaki sposób może się zabezpieczyć, jak mu w tym może pomóc instytucja, jaką jest bank? Warto zidentyfikować to ryzyko. To swoje ryzyko, żargonowo się mówi, przedsiębiorcy ci niefinansowi raczej nie używają tego pojęcia, ale warto zdefiniować swoją pozycję walutową, czyli czy jestem krótki, czy jestem długi, to takie żargonowe, czyli czy będę musiał płacić euro, czy będę musiał... Jestem krótki, kiedy jestem długi? No właśnie, kiedy płacę, będę musiał płacić w euro, jestem krótki, bo będę musiał to kupić. I wtedy oceniam. Dwa, ustalam ten przedział czasowy i ile jest tego odstępu między koniecznością zapłaty a terminem uzyskania tej płatności od mojego kontrahenta. I teraz już jak wiem, jaka jest ta pozycja, no to trzeba by się zastanowić znowu, jak mocno mnie to zaboli. Czy te różnice kursu walutowego spowodują to, że cały zysk, który uzyskam, to przejedzą mi te ujemne różnice kursowe, tak jak to księgowa nam powie, czy nie. Jeśli dojdę do wniosku, że może być to dla mnie groźne, podkreślam może, bo tak naprawdę mówimy o tej przyszłości. My nie wiemy, my wyceniamy tą naszą pozycję walutową. I teraz jeśli dojdę do wniosku, że może być to dla mnie groźne, no to co zrobić? No zrób coś. No właśnie, no co właśnie. Robię wtedy? Idę do banku, co robię? Tak? Idę do banku. Tutaj w banku każdym w zasadzie, a może dzisiaj nawet szerzej by trzeba było powiedzieć, u pośrednika rynku walutowego otrzymuje, powiedzmy, masę informacji, które są, no właśnie, czasami trudne do zrozumienia. No właśnie, czasem bywają przytłaczające i naszym celem jest to, żeby zrozumieć właśnie ten mechanizm i jak to działa. Przechodzę do banku i dowiaduję się czego, że no, mamy dla pana propozycję, ofertę zabezpieczenia, czy też ubezpieczenia, może tak to lepiej zabrzmi, ubezpieczenia tych transakcji, które pan wykonuje od strony walutowej, żeby nie poniósł pan kosztów większych niż powinien. Co może usłyszeć taki przedsiębiorca? Jakie to może być w ogóle ubezpieczenie? Tu jak pani jeszcze, że wejdę w słowo, jak pani jeszcze powiedziała, zabezpieczenie i ubezpieczenie. Bardzo często ten przedsiębiorca z banku dostaje taką informację, jak chce się pan ubezpieczyć, to taką formą ubezpieczenia jest opcja walutowa. Jak się pan chce zabezpieczyć, to oprócz opcji są również forwardy,
może słopy, chociaż słopy walutowe nie są tak często przez przedsiębiorców używane, ale właśnie jest czasami to rozróżnienie, ubezpieczenie i zabezpieczenie. Ten przedsiębiorca czasami już tutaj ma problem, że poruszamy się w języku polskim, ale już tu może być problem. Ale jest to wiedza fachowa tak. Jednak. Natomiast nie należy się bać tych fachowych, anglojęzycznych zazwyczaj terminów. To są bardzo często proste instrumenty. Mhm. Oczywiście można z nich złożyć bardzo skomplikowaną strukturę, którą będzie trudno zrozumieć nawet zaawansowanym finansistom, ale te podstawowe produkty służące do zabezpieczania ryzyka kursowego są naprawdę proste i umożliwiają, mówiąc w takim uproszczeniu i skrócie, ustalenie przynajmniej na jakiś czas stałego kursu do rozliczeń walut, czyli wiemy, po jakiej cenie w złotych sprzedamy swoje towary. Wiemy, po jakiej cenie w złotych kupimy kolejną partię materiałów zaopatrzeniowych. To można uzyskać przy wykorzystaniu takich naprawdę prostych, zrozumiałych instrumentów finansowych, czyli? Jakie są dostępne w banku. Na przykład forward. Tak? Albo zwykła opcja. Forward, opcja. To są bezpieczne, proste, zrozumiałe dla każdego księgowego i nie tylko instrumenty zabezpieczające nas przed negatywnym wpływem nieprzewidywalnych wahań kursowych na wynik naszej firmy, czasami nawet na los, na istnienie całego naszego biznesu. Jak to działa w takim razie, panowie? Paweł Żukowski. Na czym polega dokładnie opcja walutowa? Przychodzę do banku, mówię, potrzebuję takiego zabezpieczenia, a bank mówi... Pracownik banku mówi, dla pana najlepsze będą opcje. Co to znaczy? Kupuje prawo do kupna danej waluty i to jest opcja call lub sprzedaży danej waluty i to jest opcja put. Kupujemy tą opcję, transakcja jest zawarta, zawarcie tej transakcji trwa, można powiedzieć, sekundę. Klient potem dostaje potwierdzenie, może sobie to wszystko przeanalizować i już. Ale okej, ale z jaką wiedzą on wraca do firmy, że kupiłem opcję na taką transakcję, ustaliłem kurs? Mało tego, w opcji walutowej jest jeszcze tak, że ten kurs może klient sobie ustawić dowolnie. Taki kurs, jaki on chce, jaki potrzebuje. Oczywiście to zmieni będzie... Zmieni się cena. Ale to może dzisiaj przyjść przedsiębiorca i powiedzieć, że chce kupić opcję z założeniem, że euro będzie po 6,50? Może tak zrobić, teoretycznie tak. Teoretycznie, a w zasadzie powinien podejść do tego praktycznie, bo on na poziomie analizy swojego ryzyka kursu walutowego doszedł do wniosku, że ten poziom kursu właśnie go zabezpiecza, bo przy tym poziomie kursu, czyli przy tak tym zwanym break-even, to on przestanie zarabiać. I przychodzi do banku, mówi, to ja chcę taki kurs. I bank mówi, dobrze, przy opcji walutowej, proszę bardzo, taki kurs możemy sobie ustalić. To jest ten kurs realizacji opcji wykonania, opcji z angielskiego zwany strajkiem. I co się dalej dzieje? I musi klient zapłacić premię. Zawarliśmy transakcję, zwykle z datą waluty spot, czyli drugiego dnia roboczego po zawarciu transakcji, klient płaci premię opcyjną. Czyli to jest ta cena, o której to jest pan ta cena, mówił, panie tak. Cena opcji. Cena opcji. Ta cena opcji czyli oczywiście... Cena prawa do kupna lub sprzedaży danej waluty po ustalonym kursie. Czyli de facto jest to cena za przeniesienie ryzyka. Tak, to jest cena za eliminację ryzyka niekorzystnego z punktu widzenia firmy, zmiany kursu walutowego. I że wejdę w słowo, jeśli kupimy zwykłą waniliową opcję europejską, to wtedy ustalimy konkretny kurs. Z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, czyli do tego tak zwanego PIPS-a. Czyli tak jak w Narodowym Banku Polskim ten kurs średni jest publikowany. Okej, wracamy do naszego przedsiębiorcy. Chce kupić drewno, z którego wyprodukuje meble, idzie do banku, zawiera opcję, dajmy na to na 100 tysięcy złotych, dajmy sobie taki przykład, więc kupuje opcję na 100 tysięcy złotych. No właśnie, tu pani powiedziała, może oczywiście tą walutę sobie wybrać, ale na 100 tysięcy złotych to jest tak naprawdę niecałe, trochę ponad 20 tysięcy euro. I to może się okazać, że przynajmniej no niektórzy pośrednicy tworzą takie minimalne kwoty na zawieranie tych transakcji. Między innymi dlatego to, co pani wcześniej bardzo dobrze powiedziała, że tak naprawdę to jest przeniesienie ryzyka, bo klient kupując od banku opcję przenosi to ryzyko na bank, a bank to ryzyko zaczyna podejmować. Tak naprawdę on to ryzyko
podejmuje, to jest dużo większe ryzyko, bo bank sprzedaje klientowi opcję. Wobec tego bank zachowuje się tu w momencie realizacji opcji trochę biernie. Jak klient przyjdzie i będzie chciał, to bank musi. W opcji, w kupnie opcji, klient, ten, który kupił, nabywca opcji, posiadacz opcji, ma prawo, z którego może skorzystać, bądź może z niego nie skorzystać. Natomiast sprzedawca opcji, czyli w tym momencie bank, musi, jak klient przyjdzie. W opcji europejskiej klient może przyjść, zadzwonić i powiedzieć: tak, ja chcę wykonać to prawo w dniu realizacji tego prawa, które klient może sobie znowu określić w takim dniu, w jakim chce. Na ogół pośrednicy rynku walutowego dają duże możliwości. To może być opcja 3-miesięczna, czyli od dnia zawarcia mijają 3 miesiące, wtedy mogę przyjść do banku i wykonać tą opcję. Może być 6-miesięczna, a nawet dłuższa. Ale kurs jest ustalony. Ale tą premię, do której wracam, klient płaci już na drugi dzień po zawarciu transakcji, czyli z tą datą waluty spot. I zwykle jest tak, to przykłady końca dekady poprzedniej, no nawet nie poprzedniej, bo tej pierwszej dekady XXI wieku, pokazują, że no oczywiście nie chcemy płacić. Te premie czasami są horrendalnie wysokie, co nie wynika z, że tak powiem, z widzimisię tego pośrednika rynku walutowego, tylko premia opcyjna jest wyliczana na wycena na prawdopodobieństwa tak. Zmiany kursu. Tak, tak jest. I co wtedy klient mówi? Ale zaraz, ja nie mam na premię. I wtedy może, no dobrze, to zróbmy zwykłego forwarda, czyli terminową transakcję wymiany, gdzie klient nic nie musi zapłacić. Czyli co ma zrobić? Proponuje mu pracownik banku taki forward, o czym panowie mówicie. Co to oznacza dla niego? No bo opcje już sobie wyjaśniliśmy. Tu nie mamy wyboru. Nie możemy sobie ustalić kursu w forwardzie, natomiast nie płacimy ceny. Tak? Więc jest inny mechanizm, ale cały czas jest to zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym. Unikamy wpływu wahań kursów. Wiemy, jaki nas czeka kurs walutowy w przyszłości za kilka, czy nawet kilkanaście miesięcy. Jeśli przyjmiemy, że dany przedsiębiorca wybiera forward jako ten rodzaj zabezpieczenia swojej transakcji, co de facto wybiera? Jak ten mechanizm, jak to narzędzie działa? Po pierwsze, wybiera to, że jest całkowicie zabezpieczony przed niekorzystną zmianą kursu walutowego. Zabezpieczony jest w ten sposób, że zawiera transakcję z bankiem, w której kupuje na przykład 100 tysięcy euro po kursie 4,50 i tak naprawdę w tym momencie klient jest całkowicie zabezpieczony, może swoją działalność prowadzić już przyjmując ten kurs, który ustalił z bankiem jakiś czas temu, albo jeszcze prościej, w momencie zawarcia terminowej transakcji walutowej. Panie Pawle, załóżmy, że spotyka się pan z takim przedsiębiorcą oko w oko, a on mówi: no ale proszę mnie przekonać, dlaczego to jest dla mnie ważne, skoro ja zawieram jedną czy dwie transakcje w roku, no może rzeczywiście w kilku walutach, to jak ja mam się pozabezpieczać i dlaczego to jest dla mnie tak istotne i jakie ja mogę z tym związane ponieść straty? Tak, to jest o tyle dobre pytanie, że tutaj już ten przedsiębiorca już wie, jakby czuje, może przez skórę, a może jakąś zrobił analizę, że trochę zależy jednak od tych zmian kursów walutowych, bo najgorzej jest wtedy, kiedy przedsiębiorca jakby sobie nie zdaje sprawy. Jak już wie, to oczywiście metod jest kilka, ale jeśli wszyscy moi koledzy przedsiębiorcy się zabezpieczają, to nie wypada, żebym ja się nie zabezpieczał. Czasami to jest też tak, ale chyba najbardziej do przedsiębiorcy przemawiają te kwestie finansowe i wtedy jeśli oczywiście, bo to jest gdybanie, to jest wycena. Jeśli kurs walutowy tak się zmieni, to stracisz tyle i tyle. Czy przyjmujesz to do wiadomości, czy akceptujesz? Jeśli tak, to się nie zabezpiecza. Jeśli poczujesz, że cię to zaboli, to spróbuj coś zrobić, to co mówiłem wcześniej. Czyli kup forwarda, kup opcję, albo żeby jeszcze prościej, kup dolary w forwardzie. Czyli kup, zawrzyj transakcję terminową dzisiaj z rozliczeniem za 3 miesiące. Kup po ustalonym kursie dzisiaj, który się już nie zmieni, bo w transakcjach finansowych słowo droższe pieniędzy. Kup opcję, czyli kup walutę po cenie, którą dziś ustaliliśmy. Prawo do kupna waluty. Prawo do kupna. Czyli będziesz mógł z niego skorzystać, jeśli kurs będzie dla ciebie korzystniejszy w tej opcji niż na rynku.
taki przedsiębiorca, jak zastanawia się nad tym, nad swoim biznesem i nad tym, jakie ryzyko kursowe de facto ponosi, chciałby się zabezpieczyć, ale chciałby też mieć wiedzę. Jak on może, mając dostępne powszechnie narzędzia, sam wycenić, zastanowić się nad tym, co wpływa na wycenę danej waluty. Wiem, że będę miał transakcję w euro. Spodziewam się dużych pieniędzy albo spodziewam się, że wydam duże pieniądze. Wiadomo, słucham informacji, wiadomo, czytam wszystkie dostępne powszechnie informacje w internecie, ale chciałbym też wiedzieć, jakie informacje będą miały na to wpływ, jak dana waluta jest wyceniana. Na co zwracam uwagę? No to tutaj muszę z pokorą powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie jest strasznie trudna. Nawet osoby profesjonalnie zajmujące się rynkiem finansowym, ekonomią, wpływem tego, co się dzieje w gospodarce na rynki finansowe, są czasami bezradne wobec tego, co się dzieje na rynku walutowym. I podam może przykłady, wskazujące też, co wpływa na kursy i jak to jest nieprzewidywalne. Początek 2020 roku, styczeń, gospodarka europejska, gospodarka polska zaczyna ożywać po spowolnieniu z 2019 roku. Wiąże się z tym poprawa nastrojów na rynkach finansowych. Inwestorzy chętniej kupują ryzykowne aktywa, chętniej kupują takie waluty jak polski złoty i kurs euro zbliża się do poziomu 4,20. I nagle okazuje się, że wybucha pandemia. Pojawia się pandemia i w ciągu kilku tygodni oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej na świecie i w Polsce znacznie się pogarszają. Złoty gwałtownie traci. Kurs euro PLN, kurs euro rośnie z tego poziomu nieco ponad 4,20 do ponad 4,60, czyli złoty słabnie w ciągu dosłownie kilku tygodni o około 10%. To pokazuje, jak nieprzewidywalne są wahania kursów, jak też nieprzewidywalne czynniki wpływają na zmiany kursów. Amator pyta wtedy, dlaczego traci złoty, skoro pandemia dotyczy całej Europy, a nawet całego świata? No dlatego, że polska gospodarka jest częścią światowej gospodarki, jest z nią bardzo mocno powiązana i złoty jest też płynną walutą, co powoduje, że często jest używany przez globalnych inwestorów do zawierania transakcji związanych z tym, co się dzieje w różnych miejscach na świecie. Złoty jest uważany za walutę cykliczną, to znaczy, że inwestorzy chętnie kupują złotego wtedy, kiedy w światowej gospodarce dzieje się lepiej. I odwrotnie, sprzedają złotego wtedy, kiedy są jakieś powody do niepokoju odnośnie do sytuacji gospodarczej na świecie, czy jeśli chodzi o sytuację geopolityczną. Też takie czynniki mogą wpływać na notowania złotego, więc czasami może się wydarzyć coś bardzo daleko od nas i to wpływa znacząco na notowania naszej krajowej waluty. Kolejny przykład. Przełom poprzedniego i tego roku. Wychodzimy powoli z pandemii, jest szczepionka, poprawiają się oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego na świecie i w Polsce, złoty zaczyna się umacniać. Kurs euro PLN zbliża się do 4,40. Pojawiają się prognozy, że niedługo będziemy poniżej 4,40 i co? I nagle w ostatnich dniach roku prezes Narodowego Banku Polskiego wychodzi z komunikatem, że możliwe są obniżki stóp procentowych po to, żeby osłabić złotego. Pojawiają się interwencje walutowe Narodowego Banku Polskiego i kurs euro rośnie z 4,40 z kawałkiem do ponad 4,60. To znowu pokazuje, jak wiele jest czynników wpływających na notowania waluty i jak one są często całkowicie nieprzewidywalne nawet dla profesjonalistów. I to moim zdaniem jest najlepszy argument do tego, żeby w swoim biznesie nie bawić się w spekulowanie, czy kurs euro będzie niższy, wyższy za miesiąc, za pół roku, za rok, tylko najlepiej pozbyć się tej nieprzewidywalności, która okej, czasami może pozwolić nam dodatkowo zarobić, ale może się z równie dużym prawdopodobieństwem zdarzyć, że kurs pójdzie w złą stronę i to może nawet naszą firmę wywrócić. Jest wiele takich przykładów niestety z ostatnich 10-20 lat. Okej, mówi pan pozbyć się. Pytanie, czy da się tego w 100% pozbyć, czy można to tylko zminimalizować, to ryzyko, o którym rozmawiamy?
W długim terminie, w horyzoncie kilku lat nie da się uniezależnić od wpływu zmian walut. Instrumenty finansowe nie pozwolą nam pozbyć się tego ryzyka w nieskończoności, w długim terminie, ale możemy całkowicie wyeliminować zmienność kursu, taką gwałtowną zmienność w horyzoncie kilku kwartałów, czy nawet paru lat. To możemy zrobić i to wystarcza do tego, żeby firma w razie niekorzystnego trendu długoterminowego w notowaniach złotego zdążyła się dostosować, żeby zorganizowała sobie na przykład tańszego dostawcę, żeby obniżyła swoje koszty operacyjne i w ten sposób dostosowała się do mniej korzystnego kursu w przypadku eksporterów sprzedaży euro na rynku. Powiedzieliśmy już o tym, na co zwracamy uwagę przy okazji złotego i jakie czynniki wpływają na kurs złotego do pozostałych walut. Wspomniał Pan m.in. o Radzie Polityki Pieniężnej tutaj, ale jeśli dany przedsiębiorca chce spojrzeć także na tę walutę, którą zamierza kupić, czyli na przykład na euro, jakie informacje powinny zwrócić jego uwagę? Stan europejskiej gospodarki, to co się dzieje z aktywnością gospodarczą w strefie euro, co się dzieje z polityką w strefie euro, czy upada kolejny włoski rząd, co się dzieje ze stopami procentowymi Europejskiego Banku Centralnego i jednocześnie to wszystko jest istotne w odniesieniu do tego, co się w tych wymiarach dzieje w innych najważniejszych gospodarkach na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, czy Wielka Brytania, Japonia, to później wyznacza kierunki zmian kursów tych głównych walut względem siebie. Najważniejsza z punktu widzenia polskich firm para walutowa na świecie i w ogóle najważniejsza para walutowa na świecie to jest kurs euro do dolara. Dlaczego dla wielu polskich firm to ma znaczenie? Bo sporo polskich przedsiębiorstw zaopatruje się za granicą, rozliczając się w dolarach, a później sprzedaje towary za granicę, rozliczając się w euro. I to oznacza, że polskie firmy mają ekspozycję na zmianę kursu euro do dolara. Jak zachowuje się ten kurs? Euro jest wobec dolara trochę jak złoty wobec euro. To znaczy, jeśli mamy dobre warunki gospodarcze na świecie, jeśli dominuje apetyt na ryzyko, są dobre nastroje inwestycyjne, optymizm w światowej gospodarce, na światowych rynkach finansowych, to euro zyskuje do dolara. I odwrotnie, kiedy mamy pandemię, kiedy mamy innego rodzaju kryzys, awersję do ryzyka, wówczas dolar radzi sobie lepiej niż euro. No i cały czas ważne są te wzajemne relacje. Tempo wzrostu gospodarczego, Stany Zjednoczone, strefa euro. Poziom stóp procentowych, Stany Zjednoczone, strefa euro. Im wyższy wzrost gospodarczy, im wyższe stopy procentowe, tym lepiej dla lokalnej waluty. Czyli jeśli amerykańska gospodarka będzie się w najbliższych kwartałach rozwijać szybciej niż europejska, jeśli amerykański bank centralny będzie szybciej myślał o normalizowaniu polityki pieniężnej, podnoszeniu stóp procentowych, to będzie sprzyjać kursowi dolara wobec euro. Mówimy tu, panowie, o euro, mówimy o dolarach. To są oczywiście waluty, w których najczęściej odbywa się ten handel, ale jeśli chciałabym zapytać was jeszcze o najbardziej egzotyczne transakcje, jakie są przeprowadzane. Coraz więcej mówi się o transakcjach w juanie na przykład. Czy znajdziemy w ofertach bankowych także zabezpieczenie tego typu transakcji? Coraz częściej tak. Banki starają się iść za swoimi klientami i ponieważ polskie przedsiębiorstwa są obecne w coraz większej liczbie krajów, ponieważ polscy eksporterzy trafiają na coraz bardziej egzotyczne rynki, to banki starają się im właśnie w ramach też zarządzania ryzykiem kursowym, ale przede wszystkim jeśli chodzi po prostu o zwykłe rozliczenia transakcji, umożliwiają dostęp do tych nowych walut. Natomiast cały czas jeszcze ta oferta nie jest tak bogata, jak różnorodne są kierunki polskiego eksportu. Natomiast tych walut, które są dostępne dla polskich firm do rozliczenia w polskich bankach, do zabezpieczenia ryzyka kursowego jest coraz więcej. A te najczęstsze to euro i dolar właśnie? Zdecydowanie. Euro, dolar to są te waluty, które dominują w polskim handlu zagranicznym i one są najczęściej wykorzystywane przez klientów w transakcjach.
Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego oraz Paweł Żukowski, Departament Produktów Skarbowych PKO Banku Polskiego byli naszymi gośćmi w podcaście Biznes i Ekonomia. Bardzo panowie dziękuję. 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 To był Biznes i Ekonomia, podcast PKO Banku Polskiego.